zima. Niewiele jest osób, które naprawdę lubią zimno. Mróz, zwłaszcza w połączeniu z wiatrem, powoduje szybkie wychłodzenie organizmu. Jeszcze szybciej traci ciepło człowiek zanurzony w zimnej wodzie. Wystarczy zbieg okoliczności, chwila nieuwagi i potęga żywiołu. Nawet najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone statki nie są bezpieczne w 100%. Niestety, katastrofy morskie dość często zdarzają się w regionach o niskiej temperaturze. W bardzo zimnej wodzie człowiek może wytrzymać najwyżej kilkanaście minut. Schłodzony organizm broni się przed utratą ciepła. W pierwszej kolejności następuje obkurczenie naczyń skórnych. Zwiększa się, utrudnione jest przewodnictwo cieplne. Następuje skurcz mięśni, drżenia mięśniowe, co zwiększa energię cieplną wewnątrz organizmu. Przyspieszony jest metabolizm. Uruchomione są hormony, między innymi tarczycy i glukagon. Ten przyspieszony metabolizm również zwiększa wewnętrzne ciepło organizmu. Jednak w pewnym momencie następuje załamanie tych obronnych mechanizmów i może to doprowadzić do zejścia śmiertelnego. Katastrofy morskie pochłaniają wiele ofiar. W takich przypadkach, zwłaszcza w zimnych morzach, przyczyną śmierci często bywa wychłodzenie organizmu. Niestety, nawet współczesne śmigłowce ratunkowe potrzebują kilkudziesięciu minut, by dostać się w rejon tragedii. Przez ten czas ofiary tracą ciepło, tracą siły, nadzieję i życie. Jak pomóc rozbitkom, by ekipy ratunkowe zdążyły na czas, by udało się ich utrzymać przy życiu? W jaki sposób pomóc w walce ze stresem w skrajnych warunkach? Czy można zwiększyć wytrzymałość na zimno? Celem naszych badań jest zwiększenie szans uratowania osób, które znajdują się w ekstremalnych warunkach. Na przykład w wodzie morskiej, w temperaturze 4-6 stopni, szanse przeżycia zamykają się w ciągu kilkunastu minut, 20-30 minut. Nasze badania mają doprowadzić do tego, żeby wydłużyć ten okres 3-4-krotnie, żeby służby ratownicze mogły dotrzeć. Natomiast w warunkach lądowych, w tych ekstremalnych warunkach, żeby osoby mogły uratować się same lub dalej wykonywać określone działania. Reakcje zwierząt na stres i wychłodzenie są podobne do reakcji ludzi. Podobnie reaguje układ krwionośny i hormonalny. Szczur w zimnej wodzie pływa znacznie krócej niż w wodzie cieplejszej. Nasza wiedza na temat skutecznych metod przeciwdziałania nadmiernemu wychłodzeniu organizmu jest nadal bardzo skromna. A żeby w sposób właściwy przygotować badania na ludziach, powinny być one poprzedzone badaniami na zwierzętach. Oczywiście reakcja zwierząt jest tylko pewnym przybliżeniem tego, co może dziać się w organizmie człowieka. Jednak wyniki badań na zwierzętach są dla nas bardzo cenną wskazówką. Możemy wielokierunkowo badać różne substancje i leki, porównując ich skuteczność działania. Możemy oceniać ich działania niepożądane. Możemy również badać leki, których mechanizm działania nie jest do końca poznany. Stres nie musi wiązać się z tak trudnymi warunkami jak zanurzenie w zimnej wodzie. Niemniej reakcje są często podobne. W Laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie prowadzi się badania stresu. Spragnione zwierzęta doświadczalne otrzymują wodę do picia. Jeden szczur może pić bez ograniczeń. Dla drugiego po pewnym czasie picie związane jest z dużym stresem. Ustnik podłączony jest do urządzenia generującego szok elektryczny. Te bolesne uderzenia prądem powodują, że spragniony szczur zaczyna pić nerwowo, pojedynczymi łykami. Stara się uniknąć bólu. Pragnienie jest jednak silniejsze. Nawet po wyłączeniu prądu szczur nadal reaguje bardzo nerwowo. Cały czas obawia się bólu. Wystarczy jednak podać mu zestaw leków, by stał się odważniejszy, by nie bał się bólu, lepiej znosił stres. Leki stosowane u człowieka przechodzą najpierw fazę badań doświadczalnych na zwierzętach. Oceniamy wpływ środków farmakologicznych na układ nerwowy zwierząt i ich koordynację ruchową.
W naszym laboratorium stosujemy dwa testy. Test Rotarot oraz test otwartego pola. W teście Rotarot doświadczalne myszy są umieszczane na obracającym się pręcie. Urządzenie rejestruje czas, przez jaki zwierzęta utrzymują równowagę. Można regulować prędkość obracania się pręta. W ten sposób naukowcy sprawdzają, czy leki, które zwiększają odporność na stres, nie powodują na przykład zaburzeń koordynacji ruchowej. W teście otwartego pola umieszczamy zwierzę w otoczonej ściankami planszy podzielonej na 25 równych pól i obserwujemy, jak zachowuje się badane zwierzę. Czy przekracza linię podziałów, czy jest aktywne, czy jest ciekawe nowego środowiska. Obserwujemy też aktywność poziomą, jak i pionową. Pozioma to jest właśnie przekraczanie linii podziałów, pionowa to jest wspinanie się na ścianki, mycie się. Badamy tutaj w tym teście aktywność ruchową zwierzęcia oraz wpływ czynników stresogennych i środków farmakologicznych na zwierzę. W laboratorium woda z pływającymi kostkami lodu. Temperatura kąpieli około 12 stopni Celsjusza. Zanurzenie w bardzo zimnej wodzie jest dużym stresem nie tylko dla człowieka, ale także dla zwierzęcia. Szczur jest bardzo dobrym pływakiem i jest na ogół bardzo wytrzymały. W takich warunkach może jednak pływać najwyżej kilkanaście minut. W jednym przypadku zanurzyliśmy zwierzę, nie podając żadnego środka farmakologicznego, w drugim zwierzę otrzymało go. Pierwsze zwierzę po wyjęciu z wody nie wykazywało aktywności ruchowej, nie myło się, siedziało, nie opuszczając pola, w którym zostało umieszczone. Drugie zwierzę, które otrzymało środek farmakologiczny, aktywnie zwiedzało nowy dla siebie teren, wielokrotnie przekraczając linię podziału, myjąc się, wykonując normalne dla siebie czynności życiowe. Podobnie może działać wielokrotny trening zwierzęcia, czyli wielokrotne wkładanie zwierzęcia do lodowatej wody, przyzwyczajanie go do takich warunków środowiska. Doświadczenia na zwierzętach to dopiero wstęp. Sprawdzenie naukowych hipotez mogą przynieść jedynie badania na ludziach. Przygotowania do jednego z serii niezwykłych, drastycznych eksperymentów. Wszechstronnie przebadany ochotnik w uprzęży zostaje oblepiony kablami, elektrodami i rozmaitymi czujnikami. Oprócz tego, że mamy elektrody wewnątrz ciała, to próbujemy także badać temperaturę na powierzchni ciała. Może pan usiąść ze sobą. Woda chłodniejsza niż najzimniejsza woda w kranie to nie jest coś, do czego przywykliśmy. Czy ochotnik lubi zimno? Nie lubię zimnej wody. Jestem zmarzluchem, wolę ciepłą wodę. Co pana skłoniło do tego, do udziału w tych badaniach? Chciałem po prostu zobaczyć, czy wytrzymam, czy mój organizm wytrzyma taką temperaturę i... No nie wiem, chciałem zobaczyć, jak się zachowam w takich ekstremalnych warunkach. Basen został wypełniony wodą o temperaturze 12 stopni Celsjusza. Jest zimniejsza niż woda w większości kranów. Z pomocą wciągarki pacjent zostaje umieszczony w basenie na 40 minut. Temperatura regulowana jest przez system chłodzenia. 3, 4, 7, do góry ręka. Nogi. Zaczynają troszeczkę. Tak. No na początku jest tych drżeń troszkę więcej, a potem to się uspokaja. Tak jak pan pamięta. Organizmu nie da się oszukać. Napięte mięśnie, zmniejszenie zdolności wykonywania precyzyjnych ruchów i zaburzona wrażliwość na dotyk to typowe skutki zimna. Zjeżone włosy na rękach, tak zwana gęsia skórka i drżenie nie do opanowania. Wibruje cała woda w basenie. Jedną z najwcześniejszych reakcji organizmu jest skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Zmniejsza się przepływ krwi przez skórę i w ten sposób zmniejsza się utrata ciepła. Skóra zmienia swój kolor. Początkowo czerwienieje, potem staje się sina i wreszcie biała. Na szczęście ograniczenie przepływu krwi przez skórę nie dotyczy wszystkich części ciała. Naczynia krwionośne w zakresie głowy i szyi nie ulegają zwężeniu, co jest bardzo ważne dla
ratownictwa ludzi narażonych na zimno. Inną widoczną reakcją jest drżenie mięśni. Prowadzi to do wytworzenia większej ilości ciepła. Jest to mechanizm bardzo wydajny. W takiej sytuacji wytwarzanie ciepła może 5- lub 6-krotnie przekroczyć wytwarzanie ciepła w spoczynku. Mimo tych działań obronnych temperatura ciała ochotnika zaczyna powoli spadać. 4,5 minuty. Jeszcze ponad pół godziny dygotu w zimnej wodzie. Aż tak pana strasznie męczy. Te pierwsze minuty są najgorsze. Myślę teraz, żeby stąd jak najszybciej wyjść. Każda minuta w zimnej wodzie dłuży się w nieskończoność. Ochotnik zaczyna odczuwać zmęczenie. To między innymi skutek mimowolnego drżenia mięśni, które wytwarzają ciepło w celu ochrony przed wychłodzeniem wnętrza organizmu. Jeszcze 14 minut. Proszę zrobić się temperaturę. Dobra. 12.0. Naukowcy stale mierzą tętno i przeprowadzają pomiar ilości powietrza wydychanego z płuc. Jest to miara przemian energetycznych zachodzących w organizmie. Wiadomo, że zużywane są zasoby energetyczne ustroju. Dzięki temu wytwarzana jest większa ilość ciepła. Gdy mechanizmy te przestają wystarczać, dochodzi do coraz większego spadku temperatury wewnętrznej organizmu. W pobliżu laboratorium na wszelki wypadek czuwa zespół reanimacyjny. Do analizy wysyłana jest krew pacjenta pobierana przed, w trakcie i po eksperymencie. Dzięki badaniom wiemy, że pod wpływem obniżenia temperatury wewnętrznej ciała zwiększa się stężenie adrenaliny we krwi, wzrasta poziom hormonów ciepłotwórczych, organizm uruchamia rezerwy energetyczne. Wzrasta stężenie glukozy oraz wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, a wszystko po to, aby utrzymać życiowe funkcje organizmu, m.in. funkcje mózgu. Podane substancje farmakologiczne próbują utrzymać równowagę cieplną ustroju. Po 35 minutach trwania doświadczenia temperatura wewnętrzna ciała spadła o 0,6 stopnia. Po 40 minutach pobytu w zimnej wodzie naukowcy kończą drastycznie trudną próbę. Idziemy do góry. Po wyjściu z wody dygotanie ciała staje się nie do opanowania. Tymczasem ochotnika czeka jeszcze kolejne badanie krwi, rejestracja elektrokardiogramu i badanie ogólne. Teraz, przed kolejną fazą eksperymentu, pora na ogrzanie pod kocem elektrycznym. No to teraz pewnie się pan czuje jak w raju. Tak, już mi jest ciepło, przyjemnie. Przeżyłem już po wszystkim. W naszych badaniach zauważyliśmy, że spadek temperatury na powierzchni ciała był kilkustopniowy, natomiast spadek temperatury wewnętrznej sięgał niekiedy nawet 3 stopni. Pora na testy. Bada się m.in. refleks i orientację oraz umiejętność oceny sytuacji i sprawność pamięci. Okazuje się, że po drastycznym przechłodzeniu ulega zaburzeniu praca układu nerwowego, a więc takie funkcje jak liczenie, postrzeganie, funkcje wzrokowe i słuchowe. Po co prowadzone są takie badania? Nie wystarczy, że dzięki lekom człowiek dłużej wytrzyma w zimnej wodzie. Powinien prawidłowo reagować i umieć skorzystać z nadchodzącej pomocy. 3, 4, 9. Nie powtórzę. Dzięki poświęceniu ochotników ofiary katastrof zyskują dodatkową szansę. Nie wszyscy ochotnicy jednakowo dobrze znoszą trudną próbę. Dotyczy to nie tylko zmian temperatury ciała, ale także ich stanu psychicznego. Część z tych młodych ludzi już po kilkunastu minutach od wejścia do basenu na tyle się rozluźniała, że była w stanie z nami swobodnie rozmawiać, a niekiedy nawet opowiadać dowcipy. Ale i byli tacy, którzy do końca doświadczenia, do 45 minuty, nie odzywali się, mieli zaciśnięte mięśnie,
i walczyli z drżeniem mięśniowym, które uznali jako oznakę ich słabości. Obserwując te eksperymenty, musimy pamiętać, że zimna woda obniża temperaturę ciała znacznie szybciej niż zimne powietrze. Jest to spowodowane jej znacznie większą pojemnością cieplną. Właśnie dlatego odczucie zimna jest znacznie większe. Niemniej istnieją obiektywne różnice między ochotnikami biorącymi udział w badaniach. Z naszych obserwacji wynika, że ochotnicy, którzy mieli większą sprawność fizyczną, którzy studiują na Akademii Wychowania Fizycznego, także ci, którzy mają większy procent, większą zawartość tkanki tłuszczowej, lepiej znoszą zanurzenia w zimnej wodzie. Także trening, tygodniowy trening, czyli codzienne zanurzenia w zimnej wodzie, krótkotrwałe, trwające 10 minut oraz zastosowane leki spowodowały, że tolerancja zimna była dużo lepsza. Ostatnie, najtrudniejsze sekundy przebywania w zimnej wodzie. Taka próba jest bardzo wyczerpująca fizycznie. I wreszcie koniec. Po badaniach pora na podniesienie temperatury całego ciała. Naukowcy są zainteresowani nie tylko wynikami pomiarów, ale także stanem psychicznym ochotników poddanych badaniom. Warto tutaj wspomnieć, jak opisywali stan już po wyjściu z basenu. Często przyrównywali to do stanu, jaki się odczuwa po znacznym wysiłku fizycznym. Byli nie tylko zmęczeni, ale nawet mieli niekiedy kłopoty z chodzeniem po schodach. I pełnię sił odzyskiwali dopiero po gorącym posiłku i krótkiej drzemce. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy z racji swojej pracy narażeni są na działanie zimna? Prowadzone na ochotnikach badania stresu w warunkach wychłodzenia organizmu trwają. Opracowujemy pakiet bezpieczeństwa, w którym znajdują się autostrzykawki z substancjami zwiększającymi zdolności organizmu do obrony. Przede wszystkim przyspieszające metabolizm i zwiększające wydolność krążeniowo-oddechową. Nadzieja w tych substancjach, które będą stosowane, to przede wszystkim uratowanie osób i przedłużenie szansy udzielenia pomocy. Katastrofy, praca w skrajnie trudnych warunkach, a czasem także niezwykłe kaprysy pogody niosą zagrożenie dla wielu ludzi. Wydaje się, że z zimnem nie można walczyć. Naukowcy starają się jednak opracować zestawy leków, które zwiększą szansę przeżycia, a także umożliwią skuteczne działanie w sytuacji grożącej wychłodzeniem organizmu.